Szukasz kryptowaluty, która już posiada wyjątkowo dobrze działający produkt oraz ma dużą społeczność? A token ruszył tylko parę dni temu i mamy aktualnie dołek? Jeżeli tak, to usiądź wygodnie i posłuchaj, czym jest Jupiter. Jest to zdecentralizowana giełda, która ruszyła w październiku 2021 roku i do tej pory bardzo dobrze funkcjonuje, co przedstawię Ci później. Działa ona jako agregator wymiany tokenów, czyli wyszukuje najtańsze pary tokenów dzięki wielu źródłom płynności, takim jak Orca czy Radium. Przez to, że działa na ekosystemie Solany, jest ona wyjątkowo tania oraz szybka, czym już miażdży konkurencję. Poza samą wymianą tokenów mamy również wiele innych funkcji. Jest tutaj limit order, czyli tak jak na scentralizowanych giełdach można kupować lub sprzedawać tokeny po wyznaczonej przez nas cenie. Trzeba jednak pamiętać, że są to tokeny z ekosystemu Solany, także nie kupimy tutaj zwykłego bitcoina, tylko zwrapowanego. Co ciekawe, jest tu nawet DCA, czyli Dollar Cost Average, którego nawet niektóre scentralizowane giełdy nie mają. Dla tych, co nie wiedzą, jest to uśrednianie ceny przez cykliczne zakupy, co jest opłacalną strategią, kiedy wykorzystamy ją w odpowiednim etapie rynku. Czego jeszcze nigdzie wcześniej nie widziałem, to można tutaj wybrać kupno nawet co minutę i jest możliwość ustawienia przedziału cenowego. Posiadają również cross-chainowy bridge, który pozwala przesyłać środki z innych sieci na Solanę i tutaj również jest to bardzo tanie. Na koniec mamy jeszcze możliwość grania na dźwigni do nawet 100 razy oraz możliwość zarabiania przez zapewnianie płynności. Dodatkowo niedługo zamierzają wprowadzić launchpad, który jeszcze bardziej zwiększy użyteczność tej platformy. Także jak sami teraz mogliście zobaczyć, to interfejs tutaj jest bardzo prosty i intuicyjny, co jest sporym plusem, bo przez to łatwiej o nowych użytkowników. Także sama giełda na pierwszy rzut oka wygląda bardzo dobrze, dlatego spójrzmy teraz na dokładne statystyki, aby mieć porównanie do konkurencji. Jupiter jest najczęściej używaną zdecentralizowaną platformą pod względem unikalnych portfeli. Na drugim miejscu jest wszystkim znany PancakeSwap, a na trzecim Uniswap. Jeżeli spojrzymy na wszystkie DEXy i agregatory działające na Solanie, to tam również Jupiter przez już ponad półtora roku przejmuje większość wolumenu. A patrząc na cały wolumen, jaki był na Jupiterze, to wynosi on aż 66 miliardów dolarów. Jak też widać, to od grudnia poprzedniego roku jest spory skok, co jest prawdopodobnie spowodowane, że wprowadzili możliwość dźwigni i zrobiło się głośniej przez wypuszczenie tokena. Co do tej dźwigni, to również są w topowych platformach wśród DeFi, robiąc 1,4 miliarda wolumenu pod koniec stycznia. Pod względem 24-godzinnego wolumenu na CoinGecko, to Jupiter regularnie zajmuje drugie miejsce zaraz po wersji trzeciej Uniswap. Tutaj jako ciekawostka, to na Uniswapie jest 2 razy więcej tokenów, ale za to 3 razy mniej par niż na Jupiterze. Jupiter jest najczęściej używanym serwisem i zdecentralizowaną giełdą w całym ekosystemie Solany, zarówno dla samych DEXów, jak i ogólnie dla wszystkich aplikacji. Aby nie było tego mało, to jest również najbardziej zintegrowanym ekosystemem właśnie na Solanie, a z tych ciekawszych to na przykład Phantom, Coinbase Wallet, Orca czy Radium. O ich produkcie, czyli zdecentralizowanej giełdzie, wiemy już sporo, także czas przejść do samego tokena. 31 stycznia ruszył ich token pod tickerem JUP i jest to jeden z najmocniejszych startów, bo dosłownie od razu pojawił się na największej giełdzie Binance i wielu innych, osiągając blisko miliard dolarów kapitalizacji. Tego samego dnia był jeszcze airdrop tych tokenów dla wczesnych testerów i mają one jeszcze się pojawić w przyszłości. Teraz są dwa podejścia do tego rozdawania tokenów w formie airdropów. Pierwszym jest to, że airdropy to aktualnie najlepsza strategia budowania społeczności w projektach krypto, co potwierdza przykład Celesty czy Arbitrum. A drugim podejściem jest to, że takie rozdawanie tokenów będzie tworzyć sporą podaż i według mnie właśnie dlatego od startu cena ciągle spada. Podobny case był w przypadku Celesty, gdzie przez pierwsze 11 dni cena szła trendem bocznym, bo ludzie sprzedawali tokeny, które za darmo dostawali i dopiero później rakieta ruszyła. Do tego momentu wszystko wygląda świetnie, także ostudźmy emocje, przechodząc do użyteczności tokena JUP, bo jest ona kontrowersyjna. Generalnie to jedyną użytecznością tokena jest governance, czyli możliwość zarządzania projektem np. w formie głosowania. A jeżeli oglądałeś moje inne analizy, to wiesz, że governance jest dla mnie prawie zerową wartością. Tutaj znalazłem wpis twórcy projektu na Reddicie, dlaczego tak zdecydowali. Także cytując, głównym powodem jest to, że uważam, iż idea, że użyteczność tokena determinuje jego wartość, to mit stworzony w celu uzasadnienia wartości rzeczy lub przez założycieli projektów, którzy desperacko starają się wytłumaczyć, dlaczego ich token ma wartość. Uważam również, że większość ludzi ma głęboko gdzieś użyteczność, a raczej zależy im na wartości.
To niekończące się skupienie na użyteczności prowadzi do podejmowania wielu złych decyzji, tworzenia nieskończonych strategii tokenomicznych, które kończą się krótkotrwałym wzrostem, ale potem spłaszczają i z czasem nikt się tym nie przejmuje. Początkowa wartość tokena JUP będzie symbolizować Jupitera i DeFi 2.0, podobnie jak wartość UNI jest symbolem Uniswapa oraz DeFi 1.0, a nie wynika z jakiejkolwiek użyteczności. Jednakże za kilka lat sytuacja może się zmienić, jeśli my czy Solana doświadczymy wzrostu o 10 czy 100 razy, a platforma i społeczność będą rosnąć zgodnie z tym, to wtedy JUP będzie miało szansę stać się tokenem dla całego ekosystemu Jupitera. Kończąc cytowanie, to mi prywatnie brakuje tutaj użyteczności, takie jak na przykład dzielenie się częścią zysków z giełdy dla stejkujących czy coś podobnego. Choć rzeczywiście, tak jak ktoś napisał komentarz, to inwestorzy z tradycyjnej giełdy również oceniają wartość akcji przez kondycję firmy, a nie przez to, co im te akcje dadzą, no może pomijając dywidendy. Także zobaczymy, jak to tutaj rynek krypto zweryfikuje, a teraz przejdźmy do tokenomii. Aktualnie w obiegu znajduje się 1,350 mld tokenów, co stanowi 13,5% wszystkich, jakie będą. Zatem maksymalna podaż wynosi 10 miliardów, z czego zaplanowane jest, że połowa będzie rozdana w formie 4 airdropów, gdzie pierwszy już mieliśmy, a druga połowa będzie dla zespołu. Jest to dosyć nietypowa strategia dystrybucji, dlatego ciężko mi ją ocenić, choć po przemyśleniu ma ona jakiś sens, patrząc, że nie ma tu górników ani operatorów nodów, a na ich giełdzie i tak nie mają problemów z płynnością, także po prostu budują tymi tokenami społeczność. Jednak nadal mam się do czego przyczepić, bo przez taką strategię nie znamy dokładnie czasu, w jakim będą dystrybuowane te tokeny, bo to, kiedy będą te kolejne 3 airdropy, jest zagadką. Wracając, to te tokeny dla zespołu dzielą się na tzw. aktualnych członków teamu, którzy będą posiadać 20% tokenów. Co ważne, przez pierwszy rok nie będą one dla nich dostępne i dopiero po tym czasie będą stopniowo odblokowywane przez 2 lata, co jest pozytywną dla nas informacją. Kolejne 20% będzie stanowić rezerwę strategiczną przeznaczoną na przyszłych członków zespołu, przyszłych inwestorów strategicznych oraz dla wcześniejszych interesariuszy Mercurial. I na tym etapie, szukając, czym jest ten Mercurial, natrafiłem na dosyć istotny dla nas post na Twitterze z listopada 2023 roku. Po pierwsze, dowiadujemy się z niego, że Mercurial to teraz projekt Meteora, który buduje protokoły płynności. Po drugie, że dzielą zespół w tych projektach i sam twórca Jupitera pracuje nad Meteorą. A dokładniej to Jupiter jest trochę takim rebrandingiem i polepszoną wersją Meteora. Z tego względu 5% wszystkich tokenów JUP z tej rezerwy strategicznej miało zostać rozdane osobom posiadającym token Meteora. Początkowo ten wpis powstał, ponieważ team nie spełnił w tamtym momencie swojej obietnicy i omijał temat, jednak prawdopodobnie przez presję społeczności po czasie zrobili to, co obiecywali. Także koniec końców to dowieźli, ale trochę kombinowali, więc już nadszarpnęli moje zaufanie. Możemy też dzięki temu sprawdzić, jak performuje ich poprzedni token, no i trzeba powiedzieć, że nie wygląda to najlepiej, także miejmy nadzieję, że czegoś się nauczyli, aby Jupiter nie skończył tak samo. Wracając do tokenomii, to pozostało jeszcze 10%, które ma zapewniać płynność oraz jest jeszcze 10%, które ma służyć do nagradzania współpracowników i wspierania społeczności. Przechodząc teraz do teamu, to twórca Jupitera to tak zwany Miał, który chyba ma jakąś obsesję na punkcie kotów, a tak wyglądają filmiki, jakie wstawia. Patrząc na doświadczenie, to gość już pracował przy paru projektach krypto i z tych ciekawszych to współtworzył zwrapowanego Bitcoina. Generalnie, jak czytałem jakieś jego posty czy bloga, to nie jest on jakiś głupi, choć wydaje się bardzo specyficzny. Jednak jak wiemy na przykładzie Vitalika Buterina, to takie coś wcale nie musi być czymś negatywnym w krypto. Yours is even more crazier because it's even more animals, right? Yeah. UFOs as well. Yeah, but it's got a kitty. Interesting. So let's talk about scaling. Sporo też pisał o wpływie społecznym, ważności memów i hype'ie w projektach, także jest to dla nas dobre, że rozumie te tematy. Aczkolwiek musisz sam określić, na ile ufasz człowiekowi, który identyfikuje się z kotem i pisze, że najbardziej lubi podejmować złe decyzje, wstawiając zdjęcie osoby całującej krokodyla i jest on podobny, więc może to być on we własnej osobie, choć jakość zdjęcia jest zbyt słaba, abym był pewny. Oczywiście to wszystko może być jakąś wymyśloną kreacją, aby stworzyć jego postać bardziej barwną i wyróżniającą się, albo gość jest naprawdę taki specyficzny. Przechodząc do socjali, to ważną uwagą jest, że trzyma się blisko Luka Belmara, z którym nagrał przykładowo podcast przed startem tokena. Co do tego wideo, to powiem, że czasem ciężko było mi zrozumieć, co ten Miał chciał przekazać, bo bardzo szybko mówi i tak jak ktoś napisał, wydaje się, że ma na tyle dużo myśli w jednym momencie, że ciężko mu je wyrazić. You know, I feel like one of the things that one of the most effective ways that the British
right, used to basically control, right, the colonies, was that they basically kind of installed the mindset that you are stupid. Może to potwierdzać, dlaczego w opisie na Twitterze napisał, że jest chaotycznym kotem z ADHD. Wracając to, Luke Belmar jest gościem, który prowadzi Capital Club, do którego gdy są zapisy, to wiem, że chętnych jest często po 100 parędziesiąt tysięcy, aby się tam dostać i mu płacić. Jest on poza Polską bardzo popularny w świecie krypto czy e-commerce'u, także patrząc ile on wyświetleń generuje na wszystkich platformach i jak wiele osób mu ufa, to takie shillowanie przez niego Jupitera może być dla nas bardzo korzystne. Co do social mediów, to na Twitterze mają blisko 300 tysięcy obserwujących i patrząc na ich aktywność, to potrafią angażować społeczność. Na Discordzie jest ponad 130 tysięcy członków i serwer wydaje się zadbany. Tutaj można też zobaczyć, że nazywanie społeczności kotami, czy ogólnie bazowanie na humorze ma jakiś sens, bo sporo osób się w to angażuje. Co do sentymentu, to wygląda na pozytywny mimo spadającej ceny, a dostęp do informacji jest łatwo dostępny, bo większość znajdziemy na jednej stronie. Przechodząc już do podsumowania, to mamy projekt z mocnym startem, a sam team wie jak robić marketing. Poprzez airdropy i trochę humorystyczne podejście bardzo szybko zbudowali sporą i zaangażowaną społeczność. A samej giełdzie ciężko coś zarzucić oraz wypada ona świetnie na tle konkurencji. Dodatkowo jest to bardzo świeży projekt i na moment filmu jesteśmy najniżej na wykresie, także nie pokazuję wam czegoś, gdy cena wybija szczyty. Co do negatywnej strony, to nadal przeszkadza mi tu brak funkcjonalności tokena, słaba tokenomia, w której nie znamy nawet kiedy te tokeny będą rozdane, oraz to, że zespół wcześniej nie dotrzymywał obietnic. Próbując tutaj określić predykcję ceny, to najlepiej będzie porównać kapitalizację do podobnych projektów. Jeżeli Jupiter osiągnąłby aktualną kapitalizację Uniswapa, czyli swojego głównego konkurenta, to cena wynosiłaby ponad 3 dolary, dając nam 6-krotny zwrot. Jednak patrząc, że jesteśmy na początkowym etapie hossy i kapitał będzie się zwiększał, to możemy porównać to do kapitalizacji Uniswapa, kiedy miał on swój szczyt. Wtedy cena Jupitera wynosiłaby aż 16 dolarów, dając nam 30-krotny zwrot. Jednak to jest już wyjątkowo optymistyczny scenariusz i uważam, że jeżeli nie dodadzą jakiejś użyteczności dla tokena JUP, to raczej bym na niego nie liczył. Prywatnie spekulując, to uważam, że w hoście, jeżeli projekt nie będzie miał problemów, to cena 5 dolarów jest realistycznie w zasięgu, dając nam ponad 9-krotny wzrost. Także ostatecznie podsumowując, jest to projekt średniego ryzyka, który ma już bardzo dobrze działający produkt. Czy warto w niego inwestować? To już oczywiście każdy musi sam zadecydować, bo nic tutaj nie jest poradą inwestycyjną, ale prywatnie uważam, że jak ktoś siedzi w ekosystemie Solany i lubi stawiać na tak zwane wygrywające konie, to warto się tym zainteresować. Jeżeli zejdziemy ceną poniżej 50 centów, to osobiście zacznę się zastanawiać nad wejściem, bo na ten moment mam parę kryptowalut, w które chcę wchodzić, także będę wtedy porównywać jak to wygląda w stosunku do innych, stąd jeszcze ten brak decyzji. Oczywiście wszystkie takie informacje, kiedy wchodzę i po jakich cenach, znajdziesz u mnie na Twitterze, na którego gorąco Cię zapraszam. Kończąc, to omawianą w tym filmie kryptowalutę kupisz na każdej giełdzie z linków, które masz podane w opisie. Jeżeli szanujesz mój czas na research oraz to, że jest to jedna z pierwszych analiz fundamentalnych Jupitera na całym YouTubie, to kliknij lajka dla zasięgu i subskrybuj po więcej. Pozdro!